Może pani nam opowiedzieć o swoich miotkach? Pięknych, ładnych. Może o swojej pasiece? Tak. To ile ma pani pszczół? No, pszczół mamy bardzo dużo, miłość. Jeżeli chodzi o ule, to jest około 80. I mamy je w dwóch pasiekach. Jedna blisko lasu na Kamionce, dokładnie w Dolinie Jamne, a druga tutaj w Mokrym. Dobrze, a jakie ma pani rodzaje tych miodów? Bo widzimy, że jest ich tu bardzo dużo. No, są to jeszcze miody zeszłoroczne, z tego względu, że nie zdążyliśmy jeszcze świeżych miodów zebrać. Jak na razie zostały miód gryczany, rzepakowy, wielokwiatowy i są jeszcze lipowe miody. I mamy świeży pyłek pszczeli. Dobrze, co pani sądzi o naszej Mali? Jest rewelacyjna, uśmiechnięta. A, opowiem pani, jak robią pszczoły? Tak, a może wie pani, jak pszczoła robi przed śniadaniem, po śniadaniu? Wydaje mi się, że cały czas tak samo. Dobrze. No to teraz tak ogólnie. Według pani pszczoła to? Bardzo pożyteczne stworzenie. Dziękujemy bardzo za miłego dnia. Dziękuję również. Dziękuję.